Witam was z tej strony Sabal, mój drodzy, odcinek, na który wielu czekało, czyli rozmowa o aktualizacji 24.0 oraz informacje na temat nowych serwerów, czyli kiedy moim zdaniem wyjdą, co na nich będzie i tak dalej, ale przejdźmy po kolei. Pogadajmy więc o aktualizacji, o której wspominałem parę miesięcy temu, że w lutym będzie poprawek dużo. I tutaj nawet się spodziewałem czegoś takiego typowego, ale wow, jestem w szoku i zadziwiony. Jest to super aktualizacja. Jeżeli chodzi o content nowy, przewiduję, że będzie między kwietniem a majem, bo wiem, że już na serwerze beta testują nowe itemy, ale nie wiadomo, kiedy GeForce będzie chciał to wprowadzić, więc... No nie będę tutaj bawił się wróżbitem, bo mi się nie chce. Więc w skrócie, co zostało wprowadzone? Nowe misje łowieckie, czy rebuild starych questów na polowanie oraz nowe nagrody, zaraz wam to, o tym opowiem. Dodatkowe wony w ekwipunku, czyli można mieć aż 3000 won oraz 100 milionów yang na handlu z graczem. No i rebuild starych map, czyli zwiększenie expa, zwiększenie ilości mobów, zwiększenie levela i tak dalej, więc przejdźmy po kolei. Będą nowe misje na polowania do levela 119. Główne nagrody, jakie tam można zdobyć, to są odpały. Chodzi mi o ataki, obrony i tak dalej, boga smoków. Plus te podstawowe itemy na żywioł, czyli bambusowe buty, jakieś sobie naszyjnik, drewniane buty, ale plus 5 tam wiem, że nawet daje, więc spoko sprawa, na start serwera na pewno to się przyda. Ja to na pewno będę testował, więc w sumie nic o tym dalej nie wiem, bo nawet sam Niemiec, który nagrywał o tym z bety, no nie robił tego za dużo, więc też nie ma informacji, co tam dokładnie się znajduje. Rebuild starych map, czyli uwaga, zmiany w zwykłym lesie, w czerwonym lesie, w wężowym polu oraz krainie gigantów. I wydaje mi się, że tu jest trochę 200 IQ ze strony GameForge'a, gdyż uwaga, za niedługo wprowadzą możliwość wydropienia okejek tylko od 70 levela. Już to chyba wprowadzili na nowym serwerze, ale przewiduję, że będzie to na każdym. Również to się mówi też o blaskach. Więc uwaga, chyba pora przygotować sobie dropa od levela 7.0, bo to się mówi, że teraz wszystkie eventy tak mają właśnie wyglądać, czyli od levela 7.0. Mówię o tych podstawowych, czyli okej, blaski, nie pamiętam co tam jeszcze może lecieć, jakieś tam skrzynie króla. Zapomniałem już o tych minigerkach, poprawcie mnie, co tam jeszcze jest. Nie chcę się tego szukać na Wikipedii. No i głównym założeniem jest to, żeby dać możliwość ludziom na wyższym levelu dropienia w wielu miejscach, więc na przykład w zwykłym lesie, czerwonym lesie zwiększyli damage, HP oraz level potworów, tak żebyś większym levelem mógł tam dropić i coś poleciało. A w samym wężowym polu oraz skrajnie gigantów zwiększyli ilość mobów, zmniejszyli im HP oraz zwiększyli expa. I zobaczcie tutaj sobie przykład na tym kolesiu z Niemiec. To wydaje się, jakby można było na stacji serwera skipnąć sobie loch pająków V2 i V3 i robić tylko błysk razu pod groty. No bo zobaczcie, te golemy, czy jak one się tam nazywają, tysięczniki, są pod błyski. Więc w sumie po co robić coś na ogień, jak można tylko na błyski od startu, nie? W sensie, ja to na pewno będę sprawdzał dwoma albo trzema dropami na różnych przedziałach levelowych. No bo te moby mają wyższy level niż pająki V2 i V3. Podobno mają mieć super zwiększony exp. No i zobacz, nawet na temie tego typa nie ma jakieś wybitne, a moby podają na 3 hity. Więc ewidentnie też HP zostało zmniejszone, coś ale troszkę silniejszy niż pająk V2. Więc no to jest ciekawa sprawa, to trzeba przetestować. Na pewno o tym będziemy gadać, na pewno to będę pokazywać na streamie. Nie będę robił update'u do tego filmu, bo mi się po prostu nie chce. Nikt tego nie będzie oglądał, bo po co? A po drugie, nawet jakby tam dawało dużo expa, to nie chcę spoilerować innym, bo może sam z tego skorzystam. Więc zapraszam na streamy i zapraszam do mnie, żeby to śledzić na bieżąco, czy faktycznie tak było. Kolejną sprawą to jest boss lotny. Główny boss na klucze dla Alastora teraz będzie lotnym, a nie stałym respem. Mnie to nie obchodzi, ale tylko mówię. Kolejna sprawa to jest KD plus 4 można wymienić na punkty Gaia, więc spoko sprawa. Polecam sobie skupić od razu przed startem albo resetem serwera na przerwie technicznej. No i w sumie z tych pobocznych to wszystko, więc przejdźmy do głównej zmiany, która najbardziej mnie interesuje. To jest, uwaga, 3000 won w ekwipunku oraz 100 milionów na handlu. W ogóle nie wiem czemu 3000, czy oni sobie zostawili możliwość zupdate'owania tego do 9000, no bo macie 4 liczby, nie? Jaki problem zmienić 3 na 9? Tego nie rozumiem, czyli 9, 9, 9, 9, 9, nie?
Nawet zobaczcie na u tego Niemca ten interfejs. Nawet oni chyba przewidzieli przyszłość i dali na 5 liczb, więc pewnie kiedyś będzie można mieć paręnaście tysięcy bonów za ileś tam lat, jeżeli Metin jeszcze w ogóle będzie stał i żył i ktoś będzie w to grał. Ale mówię, nie wiem czemu akurat tu liczba jest 3 tysiące. No dobra, muszę przyznać, że i tak to się przydaje. No i co to zmieni, moi drodzy? Pojawią się dobre ametysty na rynku, to po pierwsze. Cała praktycznie alchemia, w tym rubiny perfekcyjne, też na pewno, bo tam chyba przedział jest między 1000-1400 won, w zależności jaki rubin. Pojawią się prawie praktycznie perfekcyjne bronie plus 0 wężowe, gdzie ludzie tego nie mogli wystawić, bo były więcej, o wiele warte 1000 won. Pojawią się jakieś takie itemy na Joharę, jakieś lepsze zbroje perfekcyjne i tak dalej. No mówię, w zależności od serwera, bo wiadomo, WON na Polsce jest więcej warty niż na Turcji, więc tam jest inny przelicznik itemowy niż u mnie, a z czego u mnie jest lepszy poziom itemowy niż na Polandzie. Ale chodzi mi o to, że to sprawi, że będzie większa możliwość kupienia tych wszystkich itemów. Bo naprawdę mnie to irytowało, że jak ja na przykład teraz bym chciał zbierać na łuk wężowy, żeby w przyszłości kiedyś tam wstawić go do szarfy i go zrobić, bo w tym roku ma być aktualizacja, o której ja słyszałem, nie potwierdzam, ale słyszałem, że ulepy do broni mają leczyć z mobów, bo GameForge po prostu się przestraszył tego, że po co mają wprowadzać nowe aktualizacje z nowym contentem, skoro mało ludzi ma bronię plus 15 i ma mały damage, więc mało ludzi bierze udział, więc mało ludzi będzie kupował nowego item shopa, bo każda nowa aktualizacja to jest jakaś nowa przepustka, albo jakiś nowy system, więc nowy item shop, a jak mało ludzi to kupuje, to po co zrobić aktualizację, nie? Mniej więcej tak to działa. Więc zrobią to jak ze zbroją, czyli główny koszt ulepszenia to będzie magiczny kamień, albo jakiś tam rytualny, ale o tym mówiłem w moich przewidywaniach w styczniu nawet, więc nie odkryłem Ameryki. Dlatego po prostu to wprowadzili, żeby można było handlować wszystkim i żeby ludzie chyba się już zaczęli przygotowywać. Polecam sobie kupić jakiś łuczek wężowy do szarfy, jeżeli nie macie, i sobie schować go w magazynie, tak na wszelki wypadek. Jak się pomylę, to i tak coś będzie warty, więc... A jak się nie pomylę, to jego wartość wzrośnie 2 albo 3-krotnie, jak się ludzie rzucą na te wszystkie bronie, jakiekolwiek są, na ryneczku Lidla. 100 milionów na handlu to jest spoko sprawa, no i chyba to by było na tyle w tej aktualizacji, nie widzę więcej zmian, nie wiem czy mówiłem o pecie, który nie trzeba już przywoływać co relog albo co mapę, to też jest chyba spoko, mam nadzieję, że nie będzie się bugował i jego damage i HP, bo niekiedy tak było z tymi temami od GameForge'a, że niby się samo przywoływało, ale... Nie wiem, starczą NNO tak kiedyś było, że musiałeś ściągać, zakładać, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, co mapę trzeba było tak odświeżać to NNO, bo się bugowało. No i dobra, przejdźmy do nowych serwerów, o informacjach, których wiem, albo które przewiduję. Więc pierwsza sprawa, dla tych ludzi, co pytają mnie na każdym możliwym streamie, wiem, że mam dużo widzów nowych od pewnego czasu, bo dużo ludzi przekonuje się do tureckich serwerów. Nagrałem poradnik, jak zacząć na grę na tureckim serwerze. Dorzucam wam tego reflinka z tamtego odcinka, co był użyty. Ja nie mam współpracy z GameForge'em jakby co, ale to jest jakieś skrócenie linku rejestracyjnego, a nie chcę się używać tego jakiegoś bitlaja albo coś w tym guście, więc go przypinam wam tutaj. Ja nic z tego nie mam, żeby nie było, żeby ktoś tam się nie przypalił o to. Jeszcze ani złotówki od nich nie dostałem, a ten odcinek był parę miesięcy temu, więc to nie jest współpraca. I tam powiedziałem dokładnie, jak zainstalować, jak zmienić klaster, podstawowe tematy i tak dalej. Jeżeli macie więcej pytań, macie link w opisie do Discorda mojego, tu jest wielu nowych graczy na moim Discordzie, co też zaczynają albo będą zaczynać na serwerach tureckich. No i przejdźmy do nowych serwerów. Ja przewiduję, że takowe pojawią się w marcu, w pierwszej połowie. Już się słyszy o tym, że GameForge przygotowuje kampanię, nie wiadomo jeszcze do czego, ale jeżeli to robią i już piszą do metinczyków YouTube'owych, co mają oficjalną współpracę z GameForge'em, to już jest znak, że za chwilę wjedzie kampania na temat nowego serwera. Aktualnie jest robiona fuzja tych serwerów tymczasowych, więc jestem o tym przekonany, że niedługo wjedzie reklama. A GameForge to nie jest taka firma, że oni miesiąc wcześniej reklamują jakiś serwis.
Dlatego można się spodziewać, że zajebiście szybko w marcu ten serwer się pojawi. No, to są moje przewidywania, ja to mówię już od grudnia, praktycznie, że na początku marca albo pod koniec lutego będzie nowy serwis, ale wtedy, jak to mówiłem, nie brałem pod uwagę, jak późno będzie robiona fuzja tymczasowych serwerów, więc mówię to z taką dokładnością 50-50, na pewno w marcu, to jest pytanie, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej. Ale ja obstawiam pierwszą połowę, więc spokojnie jeszcze na jedno happy hour się załapiecie, więc polecam wam doładować SM-y, żeby potem nie płakać, że macie mniej na starcie serwera. Druga sprawa odnośnie tego, że mam wiele pytań, jak zrobić na starcie, gdzie dropić, co robić i tak dalej. I od razu mówię, że takiego poradnika nie nagram, bo ja wam powiem, jak to działa. Na nowy serwer jest niesamowicie duży hype. Ja wiem, że wielu z was będzie ładowało 1000 na starcie, że... Naprawdę jestem przekonany o tym, że mogę pobić rekord mojego streamingu i może nawet być 2000 ludzi na starcie u mnie na streamie z serwera tureckiego, bo masakrycznie dużo ekip tam przyjdzie, a jako, że mam dużą wiedzę, to pewnie tylko mnie będą oglądać na YouTube. Nie, że jestem mitomanem, no ale mówię faktami. Nikt inny globala nie nagrywa niestety i to jest właśnie minus Gameforge'a, że o to nie dba, ale wracając, zejdźmy na ziemię, to jeżeli ja taki poradnik nagram, jak dokładnie zarabiać, co robić, to pomyślcie o tym, że to zrobi 100 innych osób i ten poradnik nie będzie miał sensu. Przykładowo, jeżeli ja powiem, żeby zbierać złom, to jak będzie robiło to 100 osób, to nikt nie zrobi. Jeżeli ja powiem, żeby dropić to na starcie, to będzie robiło to 200 osób, to nikt nie zrobi. Więc ja polecam wam, widzowie, prześledzić moje stare odcinki ze startów tureckich serwerów. Ja takich serii chyba miałem 5, krótkich, długich, ale miałem. I tam po odcinku, bo ja różnego typu serie miałem, nie tylko tryhardowałem, ale tak nawet grałem casualowo bez item shopa. I tam możecie wyciągnąć informacje, bo nic się w rozgrywce nie zmieniło zbytnio, jak zarabiać albo jak grać na starcie. Ja mówię, ja wam robię dobrze pod tym względem, że nie psuję wam rozgrywki. Jeżeli ktoś z was pomyśli sobie, wyciągnie informacje z moich starych filmów, to będzie na plusie. A jeżeli ja taki poradnik nagram, to nikt z was nie zrobi, więc ja nie będę wam psuł rozgrywki pod tym względem. Jedyny poradnik, jaki nagram przed startem i ja... Kurde, no... Wiem, że ja obiecuję od końca roku, ale no ja chcę wrzucić ten poradnik na Matiuchary, żeby nie mieć tyle pytań, co wtedy, kiedy wbiję level championa. Co do nowego serwera, na pewno będę grał w Chunio, na pewno będę grał ninją i szamanem. Dlaczego ninją? Bo mój cel serii będzie robienie solo hydrą, żeby zarobić na surę. Bo pamiętajcie, że ja to dalej będę robił na głównym koncie, więc moja ninja będzie dawała SM-y całemu mojemu kontowi. Boże, mój język polski dzisiaj jest świetny, ale walić to. Mój cel właśnie to jest jak najszybsze solowanie hydry. Być może plan jest zbyt ambitny, bo ja nie wiem, czy ja to zrobię w miesiąc, w dwa miesiące, czy cokolwiek innego. Ale taki jest właśnie mój plan. Nie Johara, bo to jest zbyt ambitne. Na pewno Johara zahaczy, ale bardziej te początkowe mapy. Ale tak, Hydra to jest mój plan. Więc na pewno będę zakładał gildię na starcie serwera. Na pewno będziemy robić zodiaki, jakieś dungeony gildyjne. No, masa tego przed nami czeka, no bo ja tylko będę miał dwie postacie. Ogólnie jak ktoś jest większym tryhardem i lubicie się walić z graczami z Turcji na spocie, to polecam po prostu expić postacie i chodzić na melejkę. To jest chyba najlepszy możliwy zarobek w grze. Wow, przez parę miesięcy w sumie, nie? Tego nie da się przebić. Ja tego nie chcę robić z tego względu, że nie mam psychy. Po prostu ja nie mam psychy expić 14 czy tam ileś postaci do levela 9.0. Nie chce mi się... Ja jestem w tym słaby psychicznie, po prostu ja wolę tryhardować i nawet grać 30 godzin pod rząd na jednej postaci i mieć z tego fajny, różnorodny content, niż pokazywać jak expię w jednym pokoju, bo nie wiem, czy ktoś wie, ale na starcie na jednym spocie V2, jeżeli się spóźnicie, polecam wziąć urlop na start i mówię to poważnie, dlatego, że ktoś jest z no life'em, ale pod wieczór... Tak mniej więcej, jeżeli serwer startuje zawsze o 10 rano, to tak o 20, 21 będziecie mieli po 15-20 osób na każdym możliwym pokoju V2 i V3.
i ekspienie wtedy to będzie katorga, więc mój cel będzie jak najszybszy w ekspienie do 7.5, więc polecam wam sobie to potestować, żeby być tym szybszym i wyjść z tego V2, póki jeszcze nie będzie aż tak tłoczno. Nie, nie wiem, czy mi się uda do północy to zrobić, ale będę próbował. No na pewno nie skończę streama początkowego, zanim to nie osiągnę. No i kolejna sprawa, bardzo ważna w sumie, to widzowie, polecam wam zrobić zęby orka, zanim serwer wystartuje. Czyli wejść sobie na jakiś klaster turecki oczywiście, wybrać jakiś serwer turecki, no i tam macie, chyba serwer Ruby otwarty, chyba jako jedyna, albo może jeszcze jakiś inny poboczny. Ładujcie sobie tam troszkę item shopa, nie musi być dużo, zróbcie jakiegokolwiek eku, albo po prostu sprzedajcie coś z item shopa, bo kuponów nie możecie. No i dzięki temu, że zrobicie zęby orka, to na całym tym koncie, na starcie serwera tureckiego, będziecie mogli raz 10 kuponów SM po 50 sprzedawać. Bo bez tych zębów orka tracicie tak, jakąś część eventów, bo parę rzeczy nie można zrobić, oraz nie będziecie mogli, jak już mówiłem, sprzedawać kuponów SM sztuk 10 po 50, nie? Tam bodajże kosztują 80 każda sztuka, ale wartość tego to jest 50. A na stadzie naprawdę pomaga, bo wiadomo, ja przewiduję, że to będzie serwer otwarty, bez szkaty ucznia i bez broni bohatera. Dlaczego tak sądzę? Bo tak wychodzi z ich, nazwijmy to, rocznego wydawnictwa, jeżeli tak to można nazwać, bo oni to robią na przemian, czyli tamtym roku mieliśmy Bahar otwarty, właśnie o tej porze, potem był Emerald, a potem był serwer tymczasowy, ale co 2 lata sobie miałem aż 4 serwery, czyli będzie serwer otwarty, będzie serwer zamknięty, tymczasowy, jakiś specjalny. No i ja się boję, mam nadzieję, że GameForce nie jest taki głupi, żeby teraz nie było tego serwera specjalnego, bo dawno go nie było. Wiecie, co ja na myśli, mówiąc serwer specjalny, jakiś klasyczny serwer, gdzie max mapa to jest grota, nie? Albo, no nie wiem, co i tam jakieś takie świetne pomysły mają, gdzie nikt nie pytał i nikt nie będzie grał, więc mam tylko nadzieję, że coś im nie odwali, to będzie normalny serwer, więc dlatego przewiduję, że to będzie otwarty, a jak jest otwarty, to według GameForge'a i zabezpieczenie ich antybot rozgrywkowych, to brak broni bohatera oraz szkaty ucznia, więc przygotujcie się o bitkę na właśnie o tą broń na 3-0, czyli FMS-ik, RIP, koziki, nie wiem, czym tam będziecie grali. Mniejsza o to, więc dlatego polecam robić te zęby orka, bo zawsze jakiś gracz z Turcji sprzeda wam spokojnie broń za te 50 SM, czy tam 100 SM. Dla każdego to jest dużo na starcie, jak ktoś mało ładuje, więc zainteresujcie się tym przed startem, a najlepiej już teraz, żeby na chillaucie sobie oddawać te zęby orka. To jest gdzieś tak 15 dni oddawania, dzień w dzień, i quest gotowy, jesteście gotowi. Nie musicie tego na jednym koncie, możecie na dwóch, trzech, nie? Ja tylko mówię, żeby się tym po prostu zainteresować. I to było na tyle w tym odcinku. Chyba poruszyłem wszystkie tematy. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzu, to na pewno wam odpiszę. Albo po prostu wejdźcie na Discorda mojego, co macie link w opisie, i tam też wam na pewno ktoś pomoże. Więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam was, Sabal, trzymajcie się i do następnego.